Hej, cześć, siemanko, z tej strony Psycho. Witam was w kolejnym odcineczku z serii Lies of P. Domyślamy się, że Lies of P, czyli Lies of Pinocchio. Dobra, bez zbędnego gadania. Cóż, dostosowałem sobie drugi rodzaj broni, przetestowałem. Tu pojawi się straszna broń, która tchnie życie w paradę. Oto i tambur major. Zwykły model paradnej marionetki z pracowni pozostały dla uczniów wielkie postawy. Dzień dobry, co ma? Lubię śpiewać i marszować wraz z ludźmi, o Boże. Funkcja szesna dostępnych piosenek, pogodny uśmiech, 54 zwroty związane z paradami, nowe tańce z powodu dzieci, z domyślnym na 6 mężczyzn. O kurwa, będzie ciężko go nawiewać. No takie gabrytne 6 wielkie wystawy, poznajcie ten urok. Okej, dobra. Dobra. Będzie go ciężko tutaj pobić. Ale wiesz co, pograłem sobie chwilkę i najlepiej w sumie szło mi rapierem, nie? Także on nie jest też taki zły, więc dodałem sobie go póki co na drugie miejsce. Zobaczę, czym będzie mi szło w gruncie rzeczy lepiej. Jeszcze nie wiem, od czego jest ta ręka, ale użyłem jej parę razy do walki. Muszę o tym pamiętać. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba, jeśli chcecie być na bieżąco, a odcinki będą wlatywać, obiecuję. Dlaczego spodziewałem się tego śmiecia tutaj? O Boże, nie. Ja będę umierał strasznie. Dawaj. Trochę lecz krytyczności jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Dobra, dostaję w pierdol. Ajej! Tak, kolejne. Coś chciałem zrobić. Nie, jebę mi się jeszcze te... O kurwa, on się odpalił. Nie, to chciałem zrobić. R. Dobra, ja muszę popracować nad używaniem tego, bo ja nie mam pojęcia, kurwa, czy tam to jest czym. Kuja mu to dało, dobra. Nie. Dobra, no żartowałem, tylko weź się do mnie, co? O Boże. Ale pierdolnie, no. Właśnie tego się spodziewałem. O kurwa. Trochę dużo mu to nie robi, no i znowu sobie kliknąłem, co powinienem. O, muszę pamiętać o tej gardzie, ale nie bardzo wiem, co ja mogę blokować. Teoretycznie mogę blokować wszystko, nie? Wypierdolę się na 100%. To nie będzie walka na raz, niestety. Dokładnie. Podejście numer 2. Zobaczymy, ile tych podejść będzie. No już dostawaj od razu. O! Nie, tego nie. Kurwa. Strasznie wolną reakcję mam niestety w tych grach. Ja nie wiem, czy to ja, czy to mój sprzęt. Może trochę zawodzi, ale pewnie ja. W tym momencie więcej. No, czekaj. A bo ja nie mam wytrzymałości, dobra. To jest mój moment, żeby tu trochę tak. Włączę, dokładnie. Podejście numer 3. Ja pierdolę. To dobre, są te gry bez kitu. Już pierwszy strzał zostaje ja. Oczywiście, że tak. Niku, ja nie umiem! Teraz.
za mało wytrzymałości zdecydowanie. Chuj, za mało wytrzymałości. Nie wiem, czy tu nie będzie trzeba po prostu umieć zajebiście skoczyć w gardy. No i co to miało być? Odskok w prawo, a gdzie unik, kurwa? Dawaj! Nie, 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 to nie będzie tylko łatwe. Nie wierzę, kurwa, najebałem mu, zobaczcie, najebałem go, Boże. Jasny chuj, weźcie to, wyjebcie, kurwa, z tej gry. Istnieją, co? Nie zdążyłem przeczytać. Nie zdążyłem przeczytać, ale mu najebałem, ale mam hapsów, co? Boże, na jednym HP, już wiecie, co to było? Bo takie, wiecie, kurwa, umrzyj, umrzyj! O, to nawet nie wiedziałem, że tym kółkiem mogę to robić. Że góra do góry zmieniam, a to w dół zmieniam. Zajebiście. No dobra. To on sobie dupie grzebie, dlaczego? Aha, dobra, bo ja się tutaj bawię, nie to chciałem. Boże, dobra, za czwartym podejściem chyba go zabiłem. Czy za trzecim? Za czwartym, tak. Za czwartym już się skupiłem. Za czwartym razem już zacząłem unikać ataków. Nie wolno gadać, od razu daję wam protip. Nie gadajcie, kurwa, jak gracie. Boże, jeszcze mi się odbija kawę, przepraszam. Nie gadajcie, bo wam nie wyjdzie. Może byśmy go tak zabili? Aha, on już jest martwy. Dobra. Ten ciężki miecz, no i nie wiem, czy polecam, żeby był. Hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Aha. Musisz skłamać, dobra, pierwszy element, tak? Obawiam się tego, że ja tutaj umrę bardzo szybko. Jeśli ktokolwiek będzie mi chciał tutaj zrobić krzywdę, to pewnie zejdę na hita. Przede wszystkim trzeba inwestować w wytrzymałość, tu już widzę. Księżycowy kamień podchodzi z tego świata, jednak. Dobra, będę to musiał poprzeczytywać. Poprzeczytywać? Będę to musiał wszystko przeczytać na spokojnie. Już tak. W zaciszu renderowania. Ale powiem wam, że wytrzymałość jest tu w chuj kluczowa. To jest must have, nie? Fuck it, to zdrowie już tak naprawdę, ale wytrzymałość jest tak bardzo potrzebne, że pierwsze, w co będę teraz inwestował, to dwa punkty lecą na 100% w wytrzymałość, bo jest jej zdecydowanie za mało. Tutaj to już w ogóle jej nie ma prawie, nie? Tutaj zobaczcie, dwa ataki i jest pół. A tutaj... no trzy ataki, no to jest za mało. Zdecydowanie za mało. Mhm. Człowiekiem, zdecydowanie jestem człowiekiem. Kurwa, nie wiem, ty. Ej, nie wiem. Dobra, no skłamy, że jestem człowiekiem. Czy to niesie ze sobą jakieś konsekwencje? Że stanę się co, bardziej ludzki, czy bardziej zły? Nie rozumiem.
Przypominam o lajku i subiku, moi drodzy. Bardzo was proszę, im nas więcej, tym weselej. I każdy nowy subik, każdy nowy lajk, nowe wyświetlenie bardziej motywują mnie do mojej pracy. Dziękuję. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Okej, okay. Możesz awansować usłownie przy pomocy Ergo, kiedy awansujesz, poprawiasz swoje statystyki. Dobrze. Aha, dobrze, tak, zdecydowanie. Co mi poprawia energię? Energia, tak jest. To jest energia, prawda? Tak, to jest energia. Powiedziałem, że dwa punkty i dwa punkty wjeżdżają. Na nic mniej więcej pewnie nie będzie tutaj stać już. Ale trudno. Wigor ma być. Wigor ma być. Cóż więcej? Coś więcej? Cokolwiek? Mogę pomyśleć? Nie. Wigor. Wigor ma wjeżdżać. Look at Gemini. I think he's in shock. Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini. Isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Okay. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Moc zegarek kieszonkowy, jego moc pozwala chłopcu cofnąć się do czasu, kiedy coś tam. Zajebiście, zdążyłem przeczytać chociaż. Nie do końca wiem, o chuj tutaj chodzi. I czy te kłamstwa faktycznie to są zapisane właśnie w scenariusz i jak tam kłamiesz, no to wszystko w porządku. Ale... Welcome to Hotel Krat. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Krat, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. How may I...
Porozmawiaj w jakim przymierzu? The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their creator's commands. Second law. A puppet may not harm humans. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law. A puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Proszę. Dobra. Co mogę od ciebie kupić? Mogę od ciebie kupić zbiornik Legionu. Wkładka tworząca konkretną zdolność ręki Legionu. Aha, czyli Legion to jest jakby moja, tak? To jest moja ręka. Co to jest? Nosi napędu Pi, drobny pracowy fragment Ergo. Aktywuje zdolność specjalną pomieszczeniu w napędzie. Ergo, dobra. Główna broń zwykle do 3+. O kurwa, dobra, fajne rzeczy. Ja mam tutaj wszystkie trzy rodzaje broni w tym momencie, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Muszę przemyśleć, co mi się przyda. To, co możemy sprzedać akurat. Muszę pomyśleć, co mi się przyda. Jak znajdę jakiś magazyn, to wyrzucę jedną z broni. Cóż, co jest fajnego w nowych grach, że mamy do zwiedzania dużo tematu. Przewodnik, proszę bardzo. Nie wiem, czy chcecie, żebym wam to czytał, czy chcecie sobie czytać to sami. O, też mi dajcie znać. Tak naprawdę. Ja to tak robię, klikam teraz bardzo wolno, abyście mogli sobie na spokojnie zapauzować i przeczytać. I dajcie mi znać po prostu, czy mam to czytać, czy mam to też zignorować, czy jakaś starsza pani, proszę bardzo. Zaraz tam porozmawiamy, tylko jeszcze tutaj pobiegam. Przebiegnę się, zobaczymy. Nie, tutaj nic tutaj nie widzę. Dobra, więc teraz ty. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia. And this is my hotel. Welcome. Oh, I knew from the moment we met the Giorgio Petto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard, and he never came back. If he doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Czyjeś wspomnienie? Pokaż ubranie. Dobra. Pianino? Dobra, zaraz, jak najbardziej. Tutaj mamy, tak? Wyposażenie, materiały, stroje. Standardowe. Ubranie psa tej marionetki, ale sprawdźmy też to. Przejdźmy do sprzętu. Jak to wygląda? Nie, no to już wygląda kurwa potężnie. Szkoda, że tego nie mogę wyposażyć. Dobra, zostawmy sobie ten hełm w takim razie, żeby była jakaś część, ale to już wygląda trochę lepiej. Ciekawe, jaki styl będziemy mieć, taki już typowy, wiecie, na końcu, nie? Zmiany sprzętu, tutaj nic nie mogę, amuletów brak, tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic. Nie mamy zbyt dużej ilości rzeczy, ale odkrywajmy ten świat. Dwa minus. Chujowo. Bez kitu. Ja bym sobie tak naprawdę najchętniej zostawił, kurczę, i ten duży oręż, i ten mały oręż. Średni pierdolnięciem, tak? I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow. You should take this. Geppetto left it with me. O, znowu coś dostaliśmy. Proszę bardzo, jak fajnie. Tylko co? O kurwa, linę z hakiem. Assassin's Creed. Tej bez kitów. Assassin's Creed Syndicate. Ręka Legionu to specjalny sprzęt dla lewej ręki bohatera. Każda ręka Legionu dysponuje innymi zdolnościami bojowymi.
Można ją modyfikować na przeróżne sposoby. Modyfikacji można dokonać przy użyciu maszyny rzemieślniczej Venignego. Kurwa, nie wiem bardzo, jak to się czyta. Venignego? Nie wiem, chuj, dobra. Cóż, fajna rzecz. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Okej, dobra, czyli mamy tutaj... I know my way around a weapon. Tak. Przerób rękojeść, porozmawiaj, ulepsz broń. Przerób rękojeść? Można przenosić... możesz przenosić kolbę do przeróbek rękojeści broni. Właściwości danej rękojeści podnoszą się w oparciu o domyślne zdolności bohatera. Możesz jednocześnie jednorazowo zmienić tę właściwość i ich poziom za pomocą przeróbki. Da się też zrestartować rękojeść za pomocą zrównoważonej kolby. Ale kurwa jaja tej. Dobra, ja nie mam nic na razie, ale... Tej, dobra, jakie kurwa jaja. Ulepsz broń. Co mi to podniesie? Atak fizyczny, tak? No dobra, no to okej, okay, to na pewno będzie nasza broń główna, więc dobra, zróbmy to. Ten jeden level i tutaj puśćmy. Porozmawiaj o czymkolwiek, o szkoleniu. Jeśli chcesz testować swoje skills or try new techniques, head for the garden. The stalkers captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Okej. Okay. Stargazera. A stargazer is a survival device used by the stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The stalkers installed stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Okej, okay. Nie mam pojęcia. Przeróbkę kiedyś, dobra, czy ja u ciebie tu nic nie kupię, nic nie schowam, tak? Nie mam formy magazynu tutaj. Ty masz po prostu swój warsztat i ja jakby nic nie mogę... Kotel. Chyba nie lubisz marionetek, co? Ale tak się zastanawiam, dlaczego wszyscy tak tutaj kochają tego Geppetto? Musi być jakimś wizjonerem? Albo ten gościu, kurwa, który był na filmiku, to jest właśnie Geppetto może. Twórca marionetek. To by było bardzo ciekawe. Mamy marionetkę, tak? Przed menu ustawienia. Wiecie co? To jest o tyle sympatyczne. To jest taki naprawdę typowy zrównoważony sznurek. Nie bardzo wiem, co to jest. Co, przyciągam? Tutaj trzeba bardzo mocno wyprzedzać swój ruch. Wiecie? Wiecie? Bo jak już zrobisz zamach, to jest twój. Że tak powiem. Jebnięcie to ma srogie, ale z drugiej strony, tak bym tutaj już trochę czasu zabiorę, wiem, że musimy iść dalej, ale z drugiej strony, zobaczcie, bum, bum, bum. Tutaj zostaje Spiderman, ale to jest klasyka. To jest w miarę szybsze. Mogę mieć taką broń typowo konwencjonalną i niekonwencjonalną, czyli konwencjonalną, czyli taką do dosłownie wszystkiego. I niekonwencjonalną, do takich szybkich akcji, no to jest naprawdę dosyć szybkie i fajne. Już zobaczymy, jeszcze tutaj musimy dostosować, że tak powiem, swój styl grania. Ale myślę, że jeśli tu jest magazyn, to pierwsze co wylatuje, użyję magazynu, oczywiście, że tak, to wylatuje to, wylatuje to. Co to jest? Kryształ Ergo? Tak. Wylatuje to i wylatuje ciężka broń. Chociaż kurde, tak ciężko mi się z tym rozstać. Tak ciężko mi się z tym rozstać, bo to ma pierdolnięcie zdrowe i takie jest, wiecie, już ciężko będzie. Nie, dobra, zostajemy z rapierem. Zobaczymy, co z tego będzie. Zmień rękę Legionu. Ręka Legionu, która jest w stanie wypuszczać z siebie drut, można owinąć nim przeciwnika, a następnie przyciągnąć go do siebie lub siebie do niego. O, żeż ty, pozwala na unik po trafieniu.
sznurek marionetki. Boże. Teleportuj się do innego... O, patrzcie, teleportacja. Możesz się przenosić między Stargazerami. Aby podróżować do danego Stargazera, należy go najpierw aktywować. Dobra, wiadomo o co chodzi, jak działa teleportacja. Nie. Ja dziękuję. Użyj magazynu. Bo ja mam tu jakieś totalne przeciążenie. Ale czym? To wyrzućmy. Czy co, dwa rodzaje broni to już jest w chuj? Equip. Tutaj nic ponadprogramowego. To się może przydać. To się nie może przydać. To tak szczerze powiedziawszy też nie uważam, żeby się przydało. Dobra, to też wyrzućmy. Chyba nie jesteśmy jakoś bardzo przeciążeni w tym momencie, prawda? Sprawdźmy podłogę. Tak jest. O Jezu, dobra. Co mamy na górze? Odcinek nam zleci na samym zwiedzaniu posiadłości, moi drodzy. To jest jednocześnie i piękne, i straszne. Ale dobra, zbadajmy sobie naszą tutaj willę. Nic, dobra. Zbadajmy naszą willę, bo gdybyśmy nie biegali i pobiegli gdzieś dalej, totalnie daleko, a nie dostalibyśmy ulepszeń. A, widzicie, i to jest ważne chyba. Masz siusiaka? Nie masz siusiaka, ha. Do ulicy Rose Isabel. Okej, dobra. Czyli to jest jakieś totalne już taka typowa sala dowodzenia jakby. Okej, czyli mamy jedną drogę. Dobra, mamy jeszcze ile? 5 minut? 6 minut? 4 minuty? 4 minuty. Więc jesteśmy w stanie coś jeszcze ugrać. Jesteśmy w stanie coś jeszcze zrobić. To idziemy. Nie będziemy tutaj teraz ziewać. Lecimy. O, animacja wychodzenia. To coś dobrze. Model już. Kości z miejsca, coś jest symbolem miasta. Co było? Okres epoce rywalizacji. O kurwa, trochę ludzi tu umarło. Zajebiście coś prezentuje, nie? Z tym kurwa czymś na bani, to jest piękne. Dobra, gra się doczytuje w miarę szybko. A widzicie, nie widzicie, wy nie widzicie. Ja sobie kliknąłem. Ja to lubię mieć monitorowaną wydajność przy okazji, jak to wygląda. Boże, ten ekran nie zużywa pracy prawie w ogóle nic. Ja nagrywam naprawdę na chyba 50 tysięcy bitrate'ów. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Nie wiem, czym jest Gemini, ale to, czy to nie jest coś takiego, co my mamy w klacie w tym momencie? Bo tam wkładali nam jakieś gówna. Do klaty, może takie coś w stylu Iron Mana, ale ciężko powiedzieć niestety, czym to jest. Ale myślałem, że mnie staranuje ta kolejka tak naprawdę. Boże, trochę nie wiem, nie? Trochę wiem, że jest pierdol, ale dobra, użyjmy go, bo to chyba nam daje jakiś save. Rozmawiam z... I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide. Puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Okej, dobra. Warto wiedzieć. Myślałem, że to, właśnie, że to jest jakiś nasz głos, ale... Co to? Szczury biegają? Ale wychodzi na to, że to nie jest nasz głos. Nie obejdę go, tak? Dobra, to ma jebnięcie klasyczne. Nie wiem, czy widzieliście już w ogóle właśnie ten rapier. To jest w miarę taki bardzo fajny, widzicie? Bo nie można tak uderzyć i zaraz sobie odskoczyć. Muszę zobaczyć, jak to działa okruchy gwiazdy. Do wymiany, by spełniać wszystkie pragnienia, się otoczę, to zapewnisz. To nic. Muszę zobaczyć dokładnie, jak to kurwa działa. Nie trafiłem go. Gdzie go zapytami? Dobra, mogę przyciągać po prostu. O nie. Czyli jak trzymam. Czyli jak przytrzymam, to go do siebie przyciągnę, a jak nie przytrzymam, to po prostu mu sieknę.
Warto wiedzieć. Dobra, i przede wszystkim nie wolno stać plecami do jakiegokolwiek przeciwnika, to raczej jest już oczywiste. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Okej, dobra, w międzyczasie posłuchaliśmy czegoś. Nie, tutaj nie otworzymy tego w tym momencie. Zablokowany skrót. Ja się tak zastanawiam, czy tu nie ma możliwości jakichś gdzieś wejścia tak naprawdę. Może coś znajdziemy ponadprogramowego. Taka wycieczka, bo... O kurwa, pies. A nie, jednak ściągamy go po prostu po siebie. Kurwy syny, jak to biją. Dobra, teraz mamy dopiero zagwozdkę. Przenieśmy się. Dobra, ten dostał troszeczkę. Dobra, przytrzymajmy. No ja to nie daje zupełnie żadnego efektu innego niż po prostu przyciągnięcie. Dobra, można tego to ominąć chociaż. Kurwie synu. Jak ci zaraz sieknę. No, co to miało być? Odległość tu ma cholerną znaczenie, tu ma cholerne znaczenie z tego co widzę. Dobra, weźmy sobie, żeby nas nic nie zaskoczyło tak naprawdę. Bardzo dużo zużywa się tej wytrzymałości. Otwórz, co to jest? I co to jest? Rama Lada F150. Może być czymś części obronnych sprzętu. Czekaj, co? Części ochronne, dobra, ale co to jest? Pierścień? Nie wiem, ja muszę czytać najpierw chyba. Stopień redukcji obrażeń fizycznych i obciążenie zwiększa? Redukuje? A, to było to, dobra. No ale co mi się tu pokazuje, skoro już to mam wyposażone? Dobra, gro, weź się ogarnij. Nie można tutaj nic zmienić, przedmioty. Coś zdobyłem nowego? Dobra, to później, to już później ogarniemy z czasem. Na razie to ja chcę dociągnąć do 35 minut, żebyście nie mówili, że jestem sknera. Ja tak szybko kończę, a biegałem po jakichś tam lochach, duperelach, lochach, po jakiejś willi. I w sumie to podoba mi się taka gierka, tylko że ona jest bardzo... O kurwa, przeproszyłem się. Dobrze, że wyprowadziłem atak, bo ja pierdolę, nie? Ale się wydegałem, kurwa, ty. Jak frajer się wydegałem w tym momencie. A jak zrobię tak? Nie zrobię tak, bo nie mam akurat teraz tego. O, prawie mu wskoczyłem pod kulę. No idealnie, kurwa, pod kulę mu wskoczyłem. Nie bardzo wiem, jak się zdobywa tą energię pod tą rękę. Ale się z czasem dowiem pewnie. Ja nie wiem, czy to nie chodzi o te dopalacze. Takie dziwne. Zmienię sobie ostrzenia broni. Co to jest? Naciśnij przycisk. Aha, drabina po prostu. Dobra, okej, skrót. Dobra, zajebiście. Chociaż coś już wiem. Zużywam bardzo dużo leczniczych substancji. Tego życia też mamy bardzo mało. O, patrzcie go. Ten będzie wkurwiający chyba. Tak, to jest ten, który potrafi skuczyć pierdol potężny. Znowu nie mam wytrzymałości. Ale mogę mu tak się... Zabiliśmy go, czy nie? Teraz tak. Rzucano ogniwo okruchy, dobra. On mi spuścił łomot, kurwa. Cfel mały. Dobra. On jest o tyle potężny, że może zrobić taki trik fajny, jak wpaść w furię i nie zablokuje tego niczym. Tylko i wyłącznie... super super obronę, nie? Poskunałem kontratakiem, czy jak to? Jak zwał, tak zwał. Słyszę plecy, dokładnie. Kurwa. Co to jest? Co to ma być? Ja pierdolę, jak jest zdechłem szybko, co jest w ogóle? Umarłem i muszę biec aż z poprzedniego checkpointu. Dobra, sprawdźmy, jak mi teraz pójdzie walka tak naprawdę. Widzę, że nie idzie tak, jakbym chciał. Nie! No co to kurwa miało być? Co ja kurwa nacisnąłem? Myślałem, że jak mam jedynkę podpisaną,
to znaczy, że mogę sobie użyć broni numer 1, a to jest jakieś gówno tutaj wsadzone. Sprawdzanie podłoża. To jest kurwa głupie. Akurat, dobra, ja muszę zrobić to bardzo szybko, więc po prostu biegnę. Gdzieś tutaj była drabina. O kurwa, no tak, oni się wszyscy turystą przecież. Kurwa, strzelca mogłem dojechać od razu. Myślałem. Jestek jest akurat bardzo łatwy do nabicia. Strzelec będzie odrobinę bardziej wkurwiający. Dużo wytracam tej... Tak naprawdę, ale trudno się mówi. Cicho. Gdzie jest? Dobra. Gdzie jest ta drabina? Gdzie była ta drabina? Halo, gro, podpowiedz. Powiedz. To była ta? Nie, to nie była ta. Dobra, chuj, trudno się mówi. Chyba, że ona była jeszcze wcześniej. O, nie rozjeżdżałem się. Nie rozjeżdżałem się, ale to mogło tak być, bo tu jest coś, czy coś. Ej. Ej, a jak go przyciągnę? Nie mogę na taką odległość? Zapomniałem, że jest to drugi. Kurde, synu. Umrzesz dzisiaj? Nie umrzesz. Teraz. No, come on. Bum, bum, bum. Dobra. Zabity. Tak, Boże, tak blisko. Dobra, ale zrobiłem sobie moje turnę. Jest 37 minut. Ja idę najebać tego typa, co mi spuścił łomot, nie? Mówcie sobie, co chcecie, ale jesteście tu ze mną do momentu, w którym muszę mu sieknąć parę razy. Umarłem tak po prostu. Ham. Teraz, no co to? Zablokowało mi coś, atak. To jest kitu, coś mi zablokowało atak. Chyba uderzyłem w ten filar. To jednocześnie i fajnie, i niefajnie. Zdobyłem. Odzyskałem swoje ergo. Gdzie jest ten kurwa cfeluch mały, co będzie mnie tu taranował? Tu jesteś, tak? O, jeszcze snajpera mają, nie? Come on, gościu. To masz coś na dalszą odległość? Dobra, zabiję go. Więc ja wam dziękuję pięknie za uwagę. Zostawcie lajka i suba, jeśli się podobało. Jeśli chcecie zobaczyć, jak obskakuje, pierdol. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.